Po wybuchu II wojny światowej w każdym z podbitych przez Niemcy państw naziści pozyskiwali osoby, które zgodziłyby się na współpracę z nowym okupantem. Kolaboranci, bo tak nazywano takie osoby, zarządzały pod nadzorem Niemców administracją państwową. Ale dlaczego niektórzy decydowali się na krok, który miał oznaczać zdradę? Zasadniczo powody były różne, ale najczęściej stosuje się tutaj istotne potrójne rozróżnienie. Byli bowiem różni kolaboranci. Wśród nich byli ci, którzy decydowali się na współpracę z III Rzeszą, by ocalić jak największą ilość ludności podbitego kraju. Wychodzili oni z założenia, że lepiej już kolaborować z Niemcami, niż dać się przez nich wymordować. Tego typu kolaboracja ma swoje uzasadnienie, ale mogły być też inne powody, na przykład kolaboracja ideologiczna. W podbitych państwach nie brakowało osób, którym po prostu podobała się nazistowska ideologia i szybko dopasowali się oni do nowych realiów współpracy z okupantem. Wreszcie trzecia grupa kolaborantów to ci, którzy widzieli w tym prywatny i osobisty interes. Nie interesowała ich ani ideologia nazistowska, ani chęć pomocy swoim rodakom. No to teraz przyjrzyjmy się sylwetkom najgłośniejszych kolaborantów III Rzeszy. Zacznijmy od Francji. Kraj, który jeszcze do niedawna miał jedną z najsilniejszych armii na świecie, w nieco ponad miesiąc poddał się Hitlerowi. Po pokonaniu Francuzów naziści szybko znaleźli tam kolaborantów. Najważniejszym z nich był zasłużony dowódca z I wojny światowej, 84-letni Philippe Pétain. Stanął on na czele prohitlerowskiego rządu francuskiego zwanego Vichy. Pétain nie był nazistą, ale we Francji uznano, że tylko on może ocalić naród przed brutalną okupacją niemiecką. Mawiał do Francuzów, że nie może być dla nich mieczem, ale niech chociaż będzie tarczą. I to w zasadzie się udało, bo okupacja niemiecka we Francji Vichy nie była tak dramatyczna jak ta w Polsce czy w Rosji. Warto zaznaczyć, że w okresie II wojny światowej Francuzi byli tak gorliwi w kolaboracji, że wywieźli ze swojego kraju 13 tysięcy Żydów do obozów na wschodzie. Z tej liczby 4 tysiące stanowiły dzieci. Trzeba też przyznać, że Pétain próbował odnajdywać się w różnych warunkach. W 1944 roku, gdy ruszyła przeciwko Niemcom inwazja w Normandii, od razu wyraził chęć współpracy z aliantami. Stałem na czele państwa okupowanego, ale czyniłem wiele, aby uchronić moich rodaków przed najgorszym. Mówił podczas swojego powojennego procesu o zdradę. Philippe Pétain został skazany na śmierć, ale wyrok zamieniono potem na dożywotni areszt na wyspie Lidiu. Tam też zmarł w 1951 roku. Kolejnym krajem, w którym nie brakowało kolaborantów, była Holandia. Kraj ten Niemcy zajęli jeszcze przed podbiciem Francji. Najbardziej znanym kolaborantem w Holandii był Anton Muschert. Była to kolaboracja ideologiczna. Muschert chciał stworzyć w Holandii system podobny do tego, który funkcjonował w III Rzeszy. Jeszcze przed wojną współtworzył on partię NSB, czyli Narodowo-Socjalistyczny Ruch Holenderski. Organizacja miała kilkuprocentowe poparcie, ale jej 5 minut miało nadejść dopiero po ataku Hitlera na Holandię. Niemcy zdelegalizowali tam wtedy wszystkie partie, z wyjątkiem wspomnianej NSB. Muschert próbował wprawdzie rozmawiać z Niemcami na zasadzie równych stron, ale ci szybko sprowadzili go na ziemię. Holendrzy wstępowali do Waffen-SS, a kraj pozostawał pod niemiecką kontrolą. Rola Muscherta jako holenderskiego Führera była czysto symboliczna. Po klęsce III Rzeszy skazano go na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano w maju 1946 roku. Skoro już przy kolaboracji jesteśmy, to nie sposób powiedzieć o Witku, nie Kislingu. Kisling w swojej współpracy był tak nadgorliwy, że już w 1939 roku miał prosić Hitlera o zorganizowanie puczu w Norwegii, w wyniku którego władzę miałaby przejąć jego partia, National Samling, czyli Narodowe Zjednoczenie. Gdy Hitler zajął Norwegię, Kisling sam siebie mianował nowym premierem, ale nie miał on poparcia społeczeństwa. Trudno się dziwić, skoro jego partia zdobyła ledwo 2% poparcia, a Norwegowie woleli antyhitlerowsko nastawionego króla Hakona VII. Kisling pozostał marionetką w rękach Niemców, ale odpowiadał za deportację ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych, a i sami Norwegowie wstępowali do niemieckich sił zbrojnych, chociażby do Waffen-SS. Norweska wersja nazizmu Kislinga zakładała powstanie Sojuszu Narodów Nordyckich pod przywództwem Rzeszy. Z tych z pogranicza fantastyki planów nic nie wyszło, a i sam Hitler nie do końca traktował Kislinga poważnie. Po wojnie norweski Führer podzielił los Muscherta. Chociaż hiszpański przywódca generał Franco oferował mu schronienie, to ten postanowił zostać w Norwegii. Witkun Kisling został rozstrzelany w październiku 1945 roku. W dzisiejszym odcinku to już wszystkie sylwetki kolaborantów. Jeżeli temat Was zaciekawił, zostawcie nam subskrypcję. Dalsza część poświęcona kolaborantom Hitlera pojawi się w następnym odcinku. Do zobaczenia i trzymajcie się.